Witamy serdecznie. Dzisiaj z kolegą Rafałem. O, widzę, flaga Polski jest na bluzie. Wybraliśmy się na zawody do Kalet. Zawody HFT, czyli Hunter Field Target. I jak widzicie, jest gdzieś 8:50. Już jest ładne słonko. Ładny lasek w Kaletach. Piękne drzewka. Także jedziemy trochę spędzić czasu na świeżym powietrzu. Tak, pierwsze podrygi wiosny. Rafała to są drugie zawody. Moje, nie wiem, nie pamiętam, może 15. Ale tak jak mówię, 3 lata nie strzelałem. Dzisiaj mamy nowy nabytek Steyera LG110, zwaną pszczółkę. No i jedziemy się pobawić i strącić parę figurek. Także bez ciśnienia pouczyć się oceniać dystanse. Z zawodów powiemy troszkę więcej, przekażemy informacji o zasadach, skąd to się wzięło, jak to się strzela, jak się określa. Mniej więcej oczywiście doszacowuje dystanse, jakich używa się najczęściej lunet, karabinków, może nawet i Rafał coś ciekawego opowie, może podpytam Rafała na tyle, ile wie na dzień dzisiejszy. Pokażę, że Rafał nic nie wie, a jedzie do zawodu. Nic, no już coś tam wiesz. Z tą paralaksą, z tymi 40 lunetami. Teoria jest, nie, ale zobaczymy, jak praktyka nam będzie. Dobra. Krótka scena. A ja teraz nagrywam dopiero. Nie, pozdrawiamy. Dzień dobry. Była wystawiona, wiecie wszyscy, gdzie w której grupie kto strzela. Co do zawodników FT, zostało dostawionych 5 figurek dodatkowych. 6, żeby nie było. 6 figurek dodatkowych. Także, że to jest to. Co do bezpieczeństwa, pamiętajcie, ładujemy tylko i wyłącznie na stanowisku. Nie przenosimy załadowanego karabinka, nie machamy lufą. Jeżeli już przechodzimy, to karabinek albo w kufrze, pokrowcu, albo na pasie lufą w dół. Zwracajcie na to uwagę, bo nie jest dobrze z tym naszym zachowaniem, ja bym tak powiedział. Może nie do końca. Także, strzelamy konkurencję dodatkową. Jeden. Jesteśmy na zawodach, a tutaj koledze z toru, niestety gałązka i trawa zasłania cele. No jest lipa, jeszcze leżymy w przeproście, zobaczcie, jakie są warunki w lesie. O, nogi u góry, przeprost kręgosłupa, a tam w dole, tutaj mamy chłopiec z 50 cm. Bardzo niewygodna pozycja do strzelania. Bardzo niewygodna pozycja do strzelania. Pięknie. No. Odpił to lunetę, wyje pią, bo coś widzę, że... Na zawodach wyje pią. Ale nie wiem, co się kurwa podbiło. Ale tylko masz to i się połóż jeszcze 15 zł. Pomóc ci? Czy sobie przeniesiesz? Nie, dam. Patryk przymierza się tutaj do pozycji klęczącej, oparty o drzewo. Blacha. Blacha jest pierwsza. Będzie teraz drugi strzał do drugiej figurki. Za szybko. Na spokojnie. Było takie oczywiste, a jednak nie było. Oczywistość. Pięknie leży. Super. Strzelający był Patryk, teraz podejdzie Jurek. Zobaczymy, Jurek tu położy na pewno dwie figurki. No pozdrawiamy. Mogłem ją zdjąć. Piktogramy.
trzeba zwracać uwagę na piktogramy na zawodach. Mamy tu pokazaną pozycję kręcącą podpartą. Jakbyśmy się machnęli, to mamy 0 punktów. Nie możemy poprawiać. Ale że Jurek ma niedyspozycję zdrowotną, no to strzela z podpartej stojącej, bo może wybrać pozycję trudniejszą. I to jest dozwolone. Czyli ze stójki może wszystkie figurki robić. Nie musi się kłaść, nie musi klęczeć. Jak mu zdrowie nie pozwala, i może cały tor przejść stojąco, nie? No tu akurat trudne, dość trudne cele. Ładny las. Skąd się wzięło HFT? Tak pokrótce i pokażemy karty zaraz. To wygląda HFT. To się wzięło z Anglii. Hunter Field Target, czyli takie strzelanie, polowanie na małe szkodniki. Czyli rywalizacja na polu łowieckim, taka symulacja bezkrwawego polowania. No i Anglicy wymyślili sobie figurki, które się kładą po celnym trafieniu w kazetę. W figurkach są dziurki, czyli okrągłe strefy trafienia od 15 mm do 35, do 40 nawet, które należy strącić. I utrudnieniem jest właśnie dystans i małe kazety. W przepisach jest określone tylko, jaki rozmiar danej kazety może być na maksymalnym jakim dystansie. Pięknie. No ja o to chodziło. Patryk, pod jakim nickiem? No jak piszesz sklep Prospor Militaria albo Prospor Militaria, to jest cały kanał, nie? To będzie filmik. Rafał teraz strzela, położył pierwszą figurkę. Położył drugą. Pięknie. Piękne ujęcie. Patryk się przygotowuje, stanowisko 15, 2 cele, 29, 30, jeden dodatkowy. Teraz zobaczymy, jak Patryk oceni odległości. A druga to jest 30. Tam między drzewami coś widać. Jest, będzie ciężko. Po prawej stronie, nie? Będzie ciężko. LD100. I czerwona jest dodatkowa, tak? Tak. Bardzo dobry meczowy karabinek. 4,5. Tak żeśmy kręcili, że niechcąco paralaksy ktoś przekręcił. I poszło na 200, kurwa. Przekręciliście? Trzeci mecz. No, o 2 metry się przekręcił. O, wiatr wieje akurat. To wieje na nas. To jest 25. Tak. 25 maksymalnie ma może być na 37, nie? Tak jest. Na 37 25. Ale to chyba nie jest 37. To nie jest. To jest bliżej trochę, 33. No tak być. Leży. Pięknie leży. Ale zastanowiła się, widziałeś? No, pomyślała, czy się położyć. Jednak tak. I teraz mi powiedzcie, który to jest ser, bo ja go nie widzę. Ten po prawej, całkiem za drzewem. Ten kruk taki, nie? Tak. O kurde. On jest bardzo blisko drzewa. Blacha, ładnie. No, on tam już był. Marcin, Słoniu. Tuner sprężyna strzela PCP, nie? Parzek ładnie. No, twój Artemis chiński. Jest zajebiste. Robi robotę. Patrz, jeszcze quiz'a ma ty. I chińskiego. Made in China. O, man. Postuję Facebookie, kurwa. Luneta mówi prawdę. Wszystko. No, pokaż rękawice. No, cóż. Takie można strzelać, ja mam do MMA. Widzisz, nie było no, nie co wziąć.
To wziąłem co mam. Zrobiłem takie. Ale przynajmniej nie szczypie mi palców, wiesz o co? Oprę, opalik mam. Po prostu. Albercik tutaj wali z Artemisa M25. Zresztą kupiony u mnie. Trochę poprzerabiał. Karabinek za jakieś tam 1800 zł. No i chłop kładzie wszystkie figurki. No, jedynka. No prawie. No ja też tu miałem skuchę. Przewiało mi, wiesz? Tutaj miałem moment, że przewiało i 2-1 trafiłem. Dosłownie to samo. Co za optykę masz? SS1042. Spoko. Pozycja klęcząca. Figurki daleko. Jedynka? Podejdź tutaj jednego. Czekaj, to się... Strzela Rafał. Bardzo trudny cel. Bardzo daleko praktycznie. Gdzieś tam między drzewami gęsto drzew. Kątowo ustawiony. Lekki powiew, czyli przewiewy w lesie. Pozycja w miarę ok. Co to było? A gdzie jest ta druga zjebana? Marcin. Co my strzelamy? WST. Teraz strzela nie Marcin. Dziewiątkę strzela. Chcesz, że teraz strzela WST słonia. Ta dupa. Podmiot. Tą daleko. O kurde. O kurde. Dobra. O kurde. Cicho. Cicho. Bo będę strzelał. Jak ten Artemis to jest 22? Tak. Nie mówiłem o tym karabinku. Jest niedoceniany, leży u mnie 5,5. No to nie do HFT już, nie? Jak nie do HFT? Ale 5,5. Aha, no nie, byś musiał lufę. Leży? Jedynka. Jedynka, to samo miałem tu jedynkę. Musiałbyś... Ja drugą położyłem, nie? Musiałbyś zmienić lufę, by ci słonie musiał na 4,5. Nie. Nie? Nie. Popychacza nie ma? I tych, o, olewamy. 5,5 na 4,5. Kupić 4,5. No. Ile one kosztują? 2 koła? No, coś koło tego. Leży? 2,1. Tak jak ja. Błądzę tam. Lewa jedynka, a druga leżała. 2,1. No i dalej jest ta jedna. Albo nie. Dalej jest. Ty czekaj tu na mnie. Przy aucie kupujemy kłysę i idziemy do tych aut starych. Tak wygląda karta do HFT. Imię, nazwisko, karabinek, celownik. I tak, powiększenie musicie wpisać, na przykład razy 10 strzelacie wszystko, nie możecie tego zmienić. Paralaksa na przykład macie ustawioną 25, nie możecie tego zmienić. I co tutaj się dzieje? Jak mamy paralaksę na 25, to od 17 do 28 będziemy mieli ładny, wyrazisty obraz, a już powyżej 30 metra będzie się lekko rozmywał i tutaj wszystko, co będzie bliżej przed 15, będzie się rozmywał. Doszacowujemy sobie najpierw na oko dystans. Czyli mniej więcej, potem jeszcze po ostrościach lunety, wielkościach kazet, czy jak znamy przepisy, wiemy jaka jest mniej więcej kazeta, to możemy się domyślić na jakim może być dystansie. No i oddajemy jeden strzał do jednej figurki, z reguły są dwie figurki na jednym stanowisku, czyli oddajemy dwa strzały, czyli maksymalnie możemy 4 punkty zdobyć, nie? Dzięcioł, drzewo to jest 0, blacha to jest 1. A strącona figurka to jest 2 punkty. Jak tam pierwsze zawody w tym sezonie, twoje drugie w życiu, jak ci się podobało? No co tu można dużo powiedzieć, Patryk. No, pierwsze poszły jako tako, drugie już nam w miarę fajnie poszły, więc jestem zadowolony. No, z jedynym minusem, który dzisiaj odczuwałem, to było to, że faktycznie nie strzelałem ze swojego karabinku, więc nie jestem do niego przyzwyczajony, ale w zasadzie nie było źle. Większość figurek spadała, pogoda dopisała. Co tu można więcej powiedzieć tak naprawdę? Wszystko fajnie, nie? By się trzeba przygotować tak naprawdę na następne zawody. Obstrzelać się do porządku, nie? Przygotować się w jakiś sposób tam na naszych łąkach, obstrzelać te wszystkie figurki. Dobrze rozpisać. No i mam nadzieję, że następne zawody już pojadę ze swoim karabinem. A jak ci się strzelało? Nie, ze Steyra bardzo dobrze, bardzo fajny PC i tak dalej, więc ciężko tutaj jakby w ogóle dyskutować, czy się z niego
wiesz, dobrze strzela czy źle, no bo wiadomo, że to jest jedna z najwyższych półek, więc strzelałem się bardzo dobrze, aczkolwiek tak jak mówiłem przy ostatnim, ten spust jest dla mnie za miękki, nie? Dzisiaj miałem dwa razy tak, że chciałem po prostu tą pierwszą drogę wyczuć, no i nie wiem, czy ze stresu, czy z tego wszystkiego, ale gdzieś tam pociągnąłem za mocno, no i dwa razy miałem niekontrolowany wystrzał w blachę. Dobrze w blachę, no przynajmniej jeden punkt wleciał, no ale... No i to jest właśnie to, to są zawody, trzeba się otrzeć, to są błędy, to jest stres, to jest adrenalina, rywalizacja, niewygodne pozycje i... No, to... te dzisiaj te niektóre takie leżenie w dołkach, to wam powiem, to jest dramat, nie? Tak jak kolega dzisiaj się położył, co czas trawę widział, nie wiedział, gdzie ma strzelać, nie? No i to jest właśnie fajne w tym, że uczysz się na zawodach tak naprawdę, nie? Tak. Nie, generalnie naprawdę mi się bardzo podobało, jeżeli chodzi o drugie zawody. No to myślę, że z każdymi następnymi będziemy tylko lepsi. Będzie coraz lepiej. A jakbyś miał zachęcić kogoś, to co byś mu powiedział, jeżeli ktoś... Znaczy, jeżeli ktoś w ogóle nie próbował, ktoś strzelał, ale nie próbował zawodów, to nie da się tego porównać. To jest, sam klimat powoduje już to tak naprawdę na zawodach, że człowiek ma tyle endorfiny w sobie, że tak naprawdę przejście tego toru jest samą czystą przyjemnością, czy te warunki są niefajne, czyli gdzie jest jakiś tam, nie wiem, chłodno, jakiś deszcz czy coś, naprawdę to i tak sama ta jakby kultura tego wszystkiego, co się dzieje na zawodach i tak już powoduje, że się tak naprawdę chce strzelać, więc... A generalnie na koniec konkluzja jest taka, że jak ktoś ma wiatrówkę celną, no powiedzmy sobie, że musi to być jakaś tam w miarę celna wiatrówka i chce spróbować sobie w swoich sił, szuka takich zawodów w internecie, po grupach facebookowych, czy wpisuje beżowe, forum strzeleckie beżowe, tam wchodzi, loguje się, tablica ogłoszeń, zawody, ma rozpisane cały terminarz zawodów HFT, czyli Hunter Field Target, strzelectwo terenowe i bierze swoją wiatrówkę, przyjeżdża, tak naprawdę zapisuje się na miejscu, bierze picie, plecak, odpowiedni ubiór i to jest tyle, nie musisz być zawodowcem, mieć licencji, nie wiadomo tam czego, przyjeżdżasz, wpisujesz i startujesz swoim karabinkiem i swoją lunetą. I to jest w zasadzie tyle, więc zachęcamy, przyjeżdżajcie, strzelajcie, niech to się rozwija i tak jak mówił Rafał, jak ktoś nie spróbował, no to nie będzie wiedział, z czym to się je, a jest naprawdę przyjemnie, tym bardziej wiosna, lato, nie? Dokładnie tak. Także pamiętajcie, na pierwsze zawody zabierzcie ze sobą tak naprawdę wygodne ubranie, coś do picia, coś do przekąszenia, bo wiadomo, że na tym torze jednak troszeczkę czasu trzeba spędzić. Karabin, optyka, futerał, mata. No i nie zapominajcie o śrucie, bo dzisiaj kolega przyjechał na zawody i pożyczał śrut, bo nie miał czym strzelać. Tak, był taki gość? Był jeden gościu, no, także... No, ale myślę, że to wszystko było spowodowane gdzieś tam pewnie stresem. Człowiek, wiadomo, goni się, goni. Niektórzy jadą tutaj przez połowę Polski. Także my tu mamy z Patrykiem tylko w granicach 30-40 km tak naprawdę, więc to jest rzut beretem. Niektórzy tutaj, tak jak na przykład Słoniu, jechali ponad 250, prawie 300 km, także musieli dużo wcześniej wyjechać. No. Ale obiecał nam, że przyjedzie. Obiecał, że przyjedzie i przyjechał. No. I ustrzelił więcej punktów nawet, także o dwa, odbył dwa, ale więcej. Także no polecamy, zapraszamy, także jak macie ochotę kiedyś spróbować, z czym to się je, jak wyglądają takie zawody, jak się strzela, jak się przechodzi takie tory, myślę, że na filmikach naszych można gdzieś tam zawsze sobie podpatrzeć, zaobserwować. Jeżeli ktoś będzie kiedyś gdzieś z okolic Gliwic, czy gdzieś tutaj ze Śląska chciał jeździć, zawsze numer można znaleźć na internecie, ProSport Militaria, zapraszamy, dzwońcie, im więcej nasz, tym lepiej. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, cześć.